kto i co zrobił, niech mu serce się ruszy i niech zadzwoni, albo niech napisze. Witamy Państwa i jak zwykle liczymy na pomoc w sprawach, które za chwilę przedstawi autor programu Michał Fajbusiewicz. A dziś między innymi o tragedii w Gdyni, gdzie najprawdopodobniej we wrześniu 2005 roku zamordowano żonę marynarza, 33-letnią Małgorzatę Klechniowską. Sprawy nie rozwikłano do dziś. Podobnie jak nie udało się ustalić sprawcy bądź sprawców zabójstwa Jarosława Sieranta w Bydgoszczy. Dobry wieczór, witam Państwa, magazyn kryminalny 997. Dziś 569. wydanie naszego magazynu. Wspólnie z policyjnymi specjalistami tu w łódzkim studiu czekamy na informacje od Państwa. A nasz dzisiejszy program chcę rozpocząć od sprawy niezwykłej. 8 września 2005 roku gdynianka, 33-letnia Małgorzata Klechniowska, żona marynarza floty handlowej, rano odprowadziła do szkoły swą 7-letnią córkę i zniknęła. Policja jest przekonana, że kobietę zamordowano. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dzięki. Cześć, jesteś bardzo dobry. Mam nadzieję, że się spotkamy następnym razem. No to cześć. No, dzięki za wszystko. Kiedy następny raz? Nie, chyba dam sobie spokój. Do żony wracam, a może za pół roku. Nie chcę mi się wracać. No może. Trzymaj się. Jak pamiętam, jakby jakaś promotka czy coś, dzwoń. Dzwonię od razu. Razem. Dobra, trzymaj się. Cześć. Cześć. Ile płacę? 17 zł. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Ostatni raz swoją siostrę widziałam w maju. Przyjechała na pożegnanie rodziców, którzy wyjeżdżali do Stanów. Oliwka, kochanie, wiesz, kto do nas dzisiaj przyjechał? Hej! Glenno! No cześć, Sienka. Boże, jak tu wyrosłaś? Cześć. Dobrze, że jesteś. Chcesz coś do jedzenia? Słuchaj, ja padam z nóg i bardzo chętnie coś zjem. A ciebie to 3 miesiące nie było? Małgorzata Klechniowska, żona marynarza floty handlowej. Nie pracowała, wychowywała 7-letnią córkę. W Sopocie zaocznie studiowała socjologię. Miała 33 lata, mieszkała w jednym z bloków w Gdyni. Mąż pływał u armatora norweskiego. I nie wiesz, że Oliwka ma nową sympatię. Naprawdę? Mama, to nieprawda. Prawda. Nieprawda. Była taka zadowolona, tyle planów miała. Miała przyjechać do nas, mieliśmy jechać do miasta u nas. Ona w ogóle, no nic nie wskazywało, chociaż żeby jakaś kropka była, że coś jest nie tak. Kazała mi warzywo już przyszykować, ziemniaki przyszykować, żeby to wszystko było gotowe, jak ona wróci. Nic nie wskazywało na to, że jej coś się stanie. Kochanie, mama bez ciebie nie może żyć. I pamiętaj, że nigdy cię nie zostawię. Śpi już. Cieszę się, że już jesteś, wiesz? Ja też. Wiesz co, ale... Co? Ja muszę za chwilę wypłynąć. Chyba żartujesz. Co, ja pierwszy raz dostałem taką szansę, bo ja busmanem zostałem. Przecież przed chwilą nie było cię w domu, przed chwilą wróciłeś. Poza tym twoja córka w ogóle nie wie, jak ty wyglądasz. Jak to nie wie, jak wyglądam? A kto za to wszystko płaci, powiedz mi? Cholera, twoje studia, to mieszkanie,
dzieciak, wszystko, ja na wszystko muszę zarabiać. Myślisz, że ja nie potrafię zarobić pieniędzy? Zawsze mówiła, że jak on sobie znajdzie jakoś na morzu, to niech sobie idzie, ona ma sama ochotę na siebie, ma mieszkanie, a jemu skarpetki zawsze się śmiała, że dorzuci, jak go jakaś zechce. Kochanie, wezmę samochód, skoczę do sklepu. Przy okazji odbiorę mamę ze szkoły, dobra? No to pa. A gdzie mama? Mama u sąsiadki, wsiadaj, nie denerwuj mnie. Żeby ona w życiu kiedyś po prostu po jakiejś awanturze wychodziła. Wyszła sobie, że się przejdzie. To bym pomyślała, że może poszła sobie. Wyszła, gdzieś ktoś się napadł. Ale ona zawsze mówiła, że po żadnych awanturach się nie wychodzi z domu i nie zamyka się drzwi za sobą. Wysiadaj. Tata, a kiedy wrócisz? Idź do domu, nie marudź, mam kilka rzeczy do załatwienia. Czekałam na telefon w czwartek, czy Małgosia przyjedzie. Już się niecierpliwiłam, bo już było w 9:30. Już miałam sama nawet do niej przekręcić, no żeby dała mi znać, czy przyjeżdża, czy nie, bo miałam w piątek dużo spraw do załatwienia. I jeśli ona przyjedzie, to ja to poodkładam. No ale nareszcie dzwoni telefon, odbieram, podnoszę słuchawkę. I to mnie zaskoczyło, że nigdy, jak dzwonili z Gdyni, to zawsze siostra, a wtedy dzwonił szwagier. I mówi do mnie, słuchaj Halinka, Małgosia wyszła do koleżanki i jeszcze nie wróciła. Nie widziałaś Gosi, słuchaj, bo no długo jej nie ma. A telefon, wzięła telefon, wzięła komórkę. To kazałam, żeby on się rozłączył ze mną, ja będę dzwonić, bo myślałam, że może wyszła po jakiejś kłótni z nim. To od niego nie chcę odbierać tej komórki. A jak pan zostawił córkę, to gdzie pan dalej pojechał? No. Jak zawsze, jak ze statku schodzę. No, masę roboty jest. Samochodem do garażu i potem sprzątałem. Cały dzień zeszło. A żona nie mówiła, że gdzieś chce wyjechać, kogoś odwiedzić? Tak nie mówiła, ale no, myśmy się ostatnio trochę kłócili. Ona mówiła, że jak ja na morzu jestem, to ona samotna jest i wytrzymać nie może. I ja tak myślałem, że ona pójdzie do wieczora, sobie przemyśli i wróci. Ale co, zdarzyło się kiedykolwiek, że wcześniej opuszczała dom na więcej niż jeden dzień? Skąd, panowie? Przecież ona córkę ma. Ja na morzu jestem, to ona musi dziecka pilnować. Ona cały czas z nią. A jak pan myśli, co się mogło stać? Ja to się obawiam najgorszego. Próbowałam do 12 w nocy do niej dzwonić i dla niego też powiedziałam, żeby on zadzwonił, jeśli ona pierwsza się do niego odezwie. Ale zadzwonił przed 12 i mówi, że jej nie ma. Jeszcze się nie odezwała. No i ja też powiedziałam do niego, że komórka jest poza zasięgiem i nie ma z nią w ogóle żadnej... żadnej wiadomości o niej. Jak ona wracała, sama ten lasek przy osiedlu jest, tam że się mogło dwóch na nią przyczaić. I... Jak? Nie, żadne ślady. Szukaj dalej. Pytał mnie, co zrobić z Klaudią. On wypływa we wtorek, ma rejs.
Ja mówię, no to przywieź do mnie ją na te 2 tygodnie, jak wypływasz. Mówię, że ona na pewno do tej pory wróci. Nawet jak wyszła zdenerwowana, to może tam posiedzi, pomyślałam o koleżanki, może do niedzieli i wróci. Albo jak ty ze statków wypłyniesz na statek, to ona wróci. I co w samochodzie? W samochodzie nic nie ma. A tutaj? Też się wydaje na pierwszy rzut oka, że nic. Może po prostu wyjechała. Wyjechała. Bzdura, nigdzie nie wyjechała. Tak się nie robi. Zostawiła małe dziecko i wyjechała. Ona była za młoda, żeby po prostu tak sobie odejść. Za dużo planów miała. Była pełna energii. Po prostu pełna życia dziewczyna. Panowie, no panowie, cholera, co wy tu jeszcze robicie? Ja zdążyłem już córkę do siostry odwieźć, a dzisiaj wypływam na 3 miesiące. Może byście się stąd w końcu wynieśli. Ale człowiek, spokojnie, no kończymy czynności, już nas nie ma. No skończymy, a mnie robota odpływa. Chciałabym im powiedzieć, żeby przynajmniej miał sumienie. Nie chcę się ujawnić, ale przynajmniej niech da jakiś telefon. Gdzie ona jest, żebyśmy ją poszli, jeśli nie żyje, wykopali. Albo jeśli żyje, gdzieś ją tam trzyma, męczy, to niech ją wypuści. Niech ma chociaż litość nad Klaudią, która czasami się pyta o mamie i tęskni do domu. Nie ma się czego chwycić, no motywu nie ma. Śladów walki w domu nie ma, w samochodzie nie ma, nawet zwłok nie ma. Ja uważam, że już do tej pory, jeśli nie dała znaku, to Małgosia nie żyje. To kilka miesięcy temu mówiła do naszej kamery siostra. Czy pani nie zmieniła zdania przez te kilka miesięcy? Nie zmieniłam, ale chciałabym się mylić. I chciałam zaprosić w imieniu Klaudii na komunię, która będzie 20 maja. Chciałabym, żebyś Małgosia wróciła do nas, żebyśmy naprawdę wszyscy się mylili. Chciałabym, żeby ktoś zadzwonił, powiedział, że mylimy się, Małgosia żyje, żeby ją, nie wiem, niech najdalej stąd odebrać. Byśmy w nocy wstali wszyscy, po nią pojechaliśmy i ją byśmy zabrali. Żyje pani poniekąd nadzieją, chociaż pamiętam rozmowy z panią, była pani bardzo przekonana o tym, że wydarzyła się jakaś tragedia. Chcieliśmy też wyjaśnić te ostatnie godziny z mężem pani Małgorzaty. Niestety odmówił przyjazdu do naszego studia. My czekaliśmy z emisją tego programu kilka miesięcy, ponieważ małżonek był w morzu. Twierdził, że jak wróci, to ewentualnie z nami się spotka. Nie wiem, co kierowało panem Klechniowskim, że nie zechciał przyjechać do studia i podzielić się z nami tą tragedią tutaj. Wy jesteście trochę w kropce, prawda? Tak, gdyńska policja jest w kropce wspólnie z sekcją kryminalną Komendy Wojewódzkiej, z Komendą Główną. Współpracowaliśmy, próbowaliśmy na różne sposoby rozwikłać tą sprawę, ale do dnia dzisiejszego nie mamy żadnego punktu zaczepienia, żeby móc, powiedzmy, w jakiś logiczny sposób wyjaśnić to zaginięcie. Dlatego też mamy prośbę też do gdynian, mieszkańców Gdańska, jeżeli mogliby nam pomóc, powiedzmy, ustalić przebieg dnia Małgorzaty, ewentualnie któryś z mieszkańców widział ją gdzieś w pobliżu domu, żeby skontaktował się z nami. Mówi pan tutaj o tej wersji związanej z zaginięciem, ale wiem też, że prowadzicie działania pod kątem 148 paragrafu, czyli zabójstwa. Z uwagi na fakt, że ciało zaginionej do tej pory nie zostało odnalezione, także nie można przeprowadzić jeszcze dodatkowych badań, ekspertyz wyjaśniających okoliczność zaginięcia, ewentualnie zabójstwa czy śmierci jakiejś tragicznej, nagłej zaginionej pani Małgorzaty Klechniowskiej. Siostra nie miała żadnego powodu, żeby zniknąć. Nie, żadnego powodu nie miała, żeby zniknąć. Uczyła się, miała duże plany. Chciała zostać psychologiem, skończyć doktorat, otworzyć gabinet, który kiedyś obejmie Klaudia po niej. No ale zresztą wybierała się do mnie w piątek. Jeszcze w środę dzwoniła, że przyjedzie na pewno w piątek po południu. No ale niestety, no do dzisiejszego dnia jej komórka jest poza zasięgiem. Tam tak odpowiadają, że albo jest wyłączona, albo jest poza zasięgiem. I do dzisiaj no, nie ma żadnego kontaktu z Małgosią. A czy nie było jakichś problemów małżeńskich?
Wie pan, i ona mieszkała 400 kilometrów ode mnie, ale zawsze jak przyjeżdżała, nigdy się nie skarżyła. Zawsze byli, no, jeden dla drugiego byli mili, życzliwi. Także nic nie podkreślało, że coś jest między nimi nie tak. W sierpniu 2005 roku, prawie w samym centrum Bydgoszczy, skatowano na śmierć 39-letniego Jarosława Sieranta. Sprawców tej zbrodni, czterech mężczyzn i kobiety, policja poszukuje do dziś. Chodzę do liceum. Znaczy od jakiegoś czasu nie chodzę, bo głosy powiedziały mi, że nie powinnam chodzić, bo może mi się coś stać. Czyje głosy słyszysz, Agatko? No jak to czyje? Po prostu głosy. To chyba pan tu jest lekarzem, nie? Wszyscy mi mówią, że jestem chora, a ja po prostu naprawdę je słyszę. No dobrze, dziękuję. A pan, panie Jarku? Mam na imię Jarek, mam 39 lat, mieszkam z rodzicami. Rodzice się czasem denerwują, bo ja lubię wychodzić na dwór, chodzić po mieście, piwa się napić i poznawać ludzi. Kobiety szczególnie. To co ty jesteś za chory, jak chodzisz po ulicach i laski podrywasz? Ja do tej pory to żadnej nie podrywałem. Krzysiu, bardzo cię proszę, żebyś nie przeszkadzał. Dobrze? Będziesz i ty mówił. Proszę, proszę, panie Jarku. Teraz to bym się piwa napił. Jarosław Sierant od lat cierpiał na schizofrenię. Z tego też powodu był na rencie. Panie Jarku, które to będzie? To co zawsze, pani Alicjo. 2,50, równiutko. Ale pani dzisiaj ładnie wygląda, pani Alicjo. Pan tak codziennie mówi. Bo pani codziennie tak ładnie wygląda, jak polskie nowaliki, najlepsze. Panie Jarku, ja muszę wracać do pracy. Niech pan pozdrowi tatę. I wszystkiego dobrego. A może byśmy tak, pani... Był kawalerem, mieszkał wraz ze starszymi już rodzicami w jednym z bydgoskich wieżowców przy ulicy Wyszyńskiego. Znowu z piwem. Nie wziąłeś lekarstw? Kanapki też nie zjadłeś. No teraz to już chyba nie ma sensu, żebyś brał lekarstwa. Oj, tata, gdzie to jesteś? No co za... Zjem. Po małej kłótni z ojcem, Jarosław Sierant wyszedł po 14 z domu. Było to w piątek, 12 sierpnia 2005 roku. Nie wiadomo, co robił aż do 23. Facet, mówiłam, żebyś się ode mnie odczepił, rozumiesz? Denerwujesz mnie! Ale słuchaj, dlaczego możemy porozmawiać? Ty jesteś sama tutaj. Spieprzaj, wariacie! Nie jestem wariatem, rozumiesz? Ja nie jestem wariatem. Nie wolno na mnie tak mówić, rozumiesz? Z felu nie będziesz krzyczał na moją dziewczynę! Nie krzyczałem na nikogo! Przeproś mnie, rozumiesz? Nie przeproszę, bo nie mam za co. Nie przeprosisz? Nie. Przeproś, gnoju! Nie przeprosi się! Zazwyczaj tu będziesz mnie dalej zaczepiał! Było to lato 2005 roku i w pewnym momencie usłyszeliśmy jakieś głosy, i odwracając się zauważyliśmy właśnie grupkę nastolatków, osób ubranych na sportowo, w czapeczkach bejsbolowych, że okładają pewnego mężczyznę w rozebranego. I co, gnoju, dalej będziesz mnie zaczepiał, tak? Nie przeprosisz, pani? Wykopnij gnoja, dobra? Ej, chłopaki, do wody! Gnoje! Jeśli dobrze pamiętam, czterech chłopaków, jedna dziewczyna, nastolatkowie do 20 roku życia. Czekaj, oni go zabiją. A co mam zrobić? Chodźmy na policję, chodźmy. Mężczyzna nie ratował się, nie próbował, ani nie krzyczał, ani nie próbował się ratować. Proszę pana,
Byliśmy nad stawem. Nad stawem i byliśmy. Widzieliśmy, jak zbiją człowieka i wrzucili go do wody. Chyba nie żyje. Momencie, bo ja nie za bardzo rozumiem. Może pan, co się stało? Byliśmy w parku na spacerze i widzieliśmy, jak biją i wrzucają do stawu. Zabili go chyba, zabili go, wrzucili go. On chyba nie żyje. Z dokumentów, które znaleziono, wynikało, że zamordowanym może być Jarosław Siem. Wiecie, ilu ich było? Nie wiem, no dwóch, trzech, nie wiem, ale wiem, że na pewno widziałam z nimi dziewczynę. A zapamiętaliście chociaż twarze, żeby można było zrobić portret pamięciowy? Nie, było bardzo ciemno, nic nie widzieliśmy. Pójdziecie teraz do radiowozu. Kolega was zawiezie do domu, a jak będę was potrzebował, to was znajdę. Czy syn jest w domu? No właśnie nie ma go. To znaczy, nie wrócił na noc, nie wiem, co się dzieje. Jestem bardzo zdenerwowany. A co się stało? Proszę z nami pojechać. Ale proszę państwa, co się stało? Znaleźliśmy zwłoki młodego mężczyzny. Podejrzewamy, że to pana syn. Jak to? Musi pan z nami pojechać. Chodzi o identyfikację. Proszę. Teraz mamy jechać? Tak, jedziemy. Proszę. To jest mój syn. Ale jak to się mogło stać? Kto mu mógł coś takiego zrobić? Z tego, co wiemy, został pobity i nieprzytomny wrzucony do wody. W tej chwili próbujemy ustalić, kto mógł to zrobić. Może jest jakaś rzecz, o której powinniśmy wiedzieć? Mój syn był chory. Na schizofrenię. To znaczy, no mógł. Mógł zaczepiać kogoś na ulicy, ale proszę pani, to był bardzo dobry chłopak. Miał dobre serce. Jak później ustalono, Jarosława Sieranta wrzucono do wody, kiedy jeszcze żył. Oprawcy ukradli mu 300 zł. To co myślisz? Ten wątek, co mówił jego ojciec o tym, że on lubił zaczepiać ludzi. Wiesz, mi się wydaje, że to jest całkiem prawdopodobne w tej sytuacji. Lubił zaczepiać ludzi. Zaczepił jakąś dziewczynę. W przeciągu właściwie kilku sekund ktoś tak bestialsko potrafi zabić kogoś. Można by powiedzieć, że Jarosław Sierant znalazł się w nieodpowiednim miejscu i w nieodpowiednim czasie. Natknął się na jakąś grupę młodych ludzi, których pewnie zaczepił, bo tak można domniemywać, i skończyło się to tragedią. Należy sądzić, że byli to mieszkańcy Bydgoszczy, bo tam pewnie nikt spoza tego waszego miasta by się pewnie o tej porze nie zjawił po tak tego mostu. Tak sądzimy, że to byli mieszkańcy Bydgoszczy, gdyż ten skwer jest bardzo często odwiedzany przez nich. Bywa tam, że spożywają alkohol. Jedną wersję, którą przyjęliśmy, jest taką też, że ofiara spożywała alkohol w tamtym miejscu z tą grupą i możliwe, że doszło do jakichś sprzeczki pomiędzy nimi, która była wynikiem później pobicia. Byli tam świadkowie, czy są jakieś rysopisy, bo portretów pamięciowych nie mamy niestety. Jak wyglądali ci ludzie? Z tego, co mamy zebranego materiału dowodowego, ustaliliśmy tylko, że była to grupa około 5-6-osobowa. W tej grupie była jedna kobieta. Osoby te ubrane były na sportowo, miały czapki z daszkiem koloru jasnego i posiadały plecaki.
To tyle, co możemy Państwu przekazać, prosząc jednocześnie mieszkańców, no, głównie Bydgoszczy, o pomoc w tej sprawie i znalezieniu sprawców tego mordu, bo trudno nazwać inaczej to zdarzenie, które miało miejsce blisko 2 lata temu. Za tydzień będę Państwa między innymi prosił o pomoc w rozpoznaniu i zatrzymaniu mężczyzny z tego zdjęcia. Dokonał on w Wielkopolsce już 4 napadów na oddziały banków. Czekam na Państwa za tydzień. Dobranoc. To jest napad! Chyba wyraźnie powiedziałem, co? Halo! Dawaj kasę! No już! Co się patrzy? Co mi tu? Co robi? Biega! Jarzyn! Tu nie tam, nie? Halo? Halo, policja? Czy mogę panu pomóc? Co ty robisz? Odłóż tego noża, no! Spokojnie, odłóż noża, wszystko zostanie. Gdzie jest kasa? Podaję!